Widzisz, witam Państwa i od razu ogłaszam koniec. Koniec oczekiwania na wielkie emocje. Przed nami nowi gracze kontra pasjonujące pytania. Zapraszamy na nowy sezon Jokera. Poznajcie Michała Starka. Michał to prawdopodobnie najprzystojniejszy kapitan jachtów w Polsce. Na co dzień testuje katamarany dla francuskich stoczni oraz organizuje rejsy i wyprawy. Uwielbia grać na gitarze i fortepianie, śpiewa i komponuje. Chce nagrać własny album, a teraz wypływa na szerokie telewizyjne wody. Witaj Michale. Jak czujesz, bezpiecznie jest na tych wodach telewizyjnych szerokich? Bardzo. Jak byś określił swoje emocje w skali Beauforta? Dzisiaj jest to takie umiarkowane 6, które słabnie powoli do 4, ale mam nadzieję, że się rozkręci przynajmniej do huraganów. Jestem przekonany. Przepłynąłeś już 7 mórz, 7 oceanów? Co najmniej. Naprawdę? Uczysz ludzi czegoś? Uczę. Czego na przykład? W każdej porze roku czego innego. Opanowania, spokoju, umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami, żeglarstwa, narciarstwa, zumby. Poczekaj, jesteś instruktorem żeglarstwa? Tak. Narciarstwa? Zumby. Wielu różnych dziedzin, tak. Czego jeszcze? Prowadziłem zajęcia z dykcji, z emisji głosu. Obecnie prowadzę zastępstwa nauki gry na gitarze i prowadzę wykłady z harmonii. Cudownie. Śpiewasz? Śpiewam. Śpiewałeś w jakimś zespole kiedyś? Tak, w wielu zespołach. Zacząłem karierę w zespole Fasolki. Naprawdę? To weź, zaświadaj nam ogórek. Ogórek. Może mi Państwo pomożecie, bo to tak nie chcę tutaj... No tak, to było to. A jak to było z tym myciem? Fasolka. Szczotka, pasta, kubek dynamitu, jedna zapałka i już po krzyku taką wersję woleliśmy na zapleczu śpiewać. Brawo, cudownie. Fasolki, kultowy dziecięcy zespół. Słuchaj, jesteś instruktorem w tylu dziedzinach. Być może dzisiaj zostaniesz instruktorem gry w Jokerze. Powodzenia. Bardzo dziękuję. Na początek przedstawię ci zasady gry. Przed tobą 10 pytań. Za każdą dobrą odpowiedź twoja stawka będzie szła w górę. Będziesz grało 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Czego ci życzę? Do dyspozycji masz 7 jokerów. Każdy joker służy do eliminacji jednego niepoprawnego wariantu odpowiedzi z dwóch wybranych przez ciebie. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, mając jokery, stracisz 3 jokery. Jeżeli odpowiesz niepoprawnie, nie mając jokerów, spadniesz o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranych. Masz także jokera osobistego, którego raz tu możesz wezwać i razem z tobą spróbuje udzielić poprawnej odpowiedzi. Kto to jest? Zabrałem ze sobą Ewę. Ewa jest moim natchnieniem, moją partnerką. Witamy serdecznie, nie dziwię się wcale. Piękna Ewo, powiedz, w czym będziesz mogła wesprzeć Michała? Dziedziny, które są najbliższe literaturze, filozofii, psychologii, wiedzy o człowieku. To ja czuję, że też będziesz miała mocne wsparcie. Witamy cię w Jokerze. Ewo, wydaje mi się, że życie z takim ciekawym człowiekiem jak Michał to jest też przygoda, prawda? Tak, każdego dnia. Każdego dnia. Dzisiaj też inny dzień, dzisiaj przed tobą szansa na 50 tysięcy złotych. Startujemy? Koniecznie. Proszę bardzo, oto pierwsze pytanie dla ciebie. Co to jest kozik? Oto warianty. Samiec sarny, składany nożyk, grzyb jadalny, czy rodzaj leżanki? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz słyszę, kojarzy mi się to... wszystkie podpowiedzi są w jakiś sposób dopasowane tak, żebym nie udzielił od razu odpowiedzi. Naprawdę? Zdecydowanie tak. Ten program jest profesjonalnie przygotowany i widać to po... Co robimy? 10 sekund? Biorę jokera. Naprawdę bierzesz jokera teraz? Naprawdę. Joker teraz wyeliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi z dwóch wybranych przez ciebie. Między którymi sprawdzamy? Sprawdzamy między samiec sarny a grzyb jadalny. Proszę bardzo, sprawdźmy, który z tych wariantów jest niepoprawny. 15 sekund dopisaliśmy. Zawzięcie jokera i teraz jeszcze raz. Kolejna szansa. 15 sekund.
żeby nie popełnić tego błędu, skorzystam z jeszcze jednego jokera. Proszę bardzo. Jestem ciekawy, co wybierzesz. Poproszę o sprawdzenie mi grzyba jadalnego i składanego nożyka. Proszę bardzo. I teraz już znam odpowiedź. Jest to składany nożyk. Oczywiście. Ewa także wiedziała. Kosztem dwóch jokerów masz teraz 500 zł na koncie. Gramy dalej, przed tobą drugie pytanie. Możemy wychodzić już 500 zł. Że już jest dobrze, tak? Na dobry obiad starczy, bardzo dobry. Jedziemy. Ile nóg ma motyl? Oto warianty. 2, 4, 6 czy 8? Czuję, że to nie jest twoja ulubiona dziedzina. Kompletnie nie mam pojęcia, ile nóg ma motyl. Na pewno wiem, że ma 2 skrzydła. Przypuszczam, że 4, ale chciałbym to sprawdzić. Będzie joker, tak? Tak. Osobisty czy zwyczajny? Zwyczajny. Proszę bardzo. Między którymi wariantami mamy sprawdzić? Chciałbym sprawdzić między 2 a 4. Proszę bardzo, joker teraz wyeliminuje niepoprawną podpowiedź. Moim zdaniem odpadnie 2. Mówimy o zdrowym motylu, tym, który ma wszystkie nogi. Tak, takim bez. Dobrze, sprawdźmy więc. I co teraz? Stawiałeś na tą 4, prawda? Tak, zastanawiałem się, jak dużo wiedzy nie mam w tej dziedzinie. No i teraz co? 2, 6 czy 8 nóg? Jak myślisz? Ja bardzo chętnie skorzystam tradycyjnie z drugiego jokera. Ale co ci mówi intuicja? Intuicja mi podpowiada, że 2. Myślę, że może podpiera się również na odwłoku swoim. 4 sekundy, joker. Proszę bardzo. Sprawdźmy więc, między którymi wariantami? W takim razie poproszę między 2 a 6. Proszę bardzo, zobaczmy, która z tych podpowiedzi jest nieprawidłowa. A myślałeś, że 2. To jest moje zaskoczenie. Prawda? Tak. Myślę, że to jest duży motyl, który potrzebuje więcej tych nóg, żeby utrzymać ten swój długi, piękny odwłok, z którego powstały te skrzydła śliczne. Czy 6, czy 8? Czy ja widziałem kiedyś z nieparzystą... Czas! 6. Niestety minął czas. Rozumiem. Po czasie nie możemy zaliczyć pytania, a więc tracisz 3 jokery. I walczysz dalej, tak? Oczywiście. Prawidłowa odpowiedź to 6. Jak wszystkie owady. Zdrowe. Ale żeglarz nie załamuje się nigdy, zawsze walczy, prawda? Oczywiście. Tak bez jest. Bez względu na sytuację. Bez względu na sytuację. Sytuacja może nie jest zbyt dobra, ale bywali tacy, którzy bez jokerów wychodzili mając 50 tysięcy złotych. Gramy dalej. Dyscyplina sportowa, którą możemy podziwiać podczas zawodów Vuelta a España, to piłka ręczna, siatkówka, wyścigi samochodowe czy kolarstwo? Nie interesuję się aż tak sportem w tych dziedzinach i nie oglądam telewizji, więc nie wiem, co się dzieje w tej... Ponieważ nie mam jokerów, będę... I nie jest to też, wiem, że mocna dziedzina strona Ewy. Oczywiście zaryzykuję, ponieważ piłka ręczna wiem, że nie. Siatkówka też. 5 sekund tylko. Nie. Wybieram powiedz kolarstwo. W ostatniej sekundzie powiedziałeś kolarstwo. Trzymasz nas bardzo mocno w napięciu. Przez spóźnienie nie mogłem ci zaliczyć poprzedniej odpowiedzi. Tym razem zaliczam odpowiedź, ale muszę ci powiedzieć, że odpowiedź poprawna to właśnie kolarstwo. Dziękuję. Jest.
2000 zł. Zobacz, bez jokerów radzisz sobie bardzo dzielnie. 2000 zł teraz na twoim koncie. Szansa na 5000. Przed tobą czwarte pytanie. Jest 4 w skali Beauforta, czy więcej? Jest 4 w skali Beauforta, ale napięcie wzrosło w tej ostatniej sekundzie. Poczułem to, co lubię najbardziej. Czy ta adrenalina, tak? Tak, jest to coś, emocje, czego nie potrafię się pozbyć w życiu. Dobrze, dobrze, bo to jest teleturniej emocji. Oto pytanie. Wydaje mi się, że coś specjalnie dla ciebie wybrał komputer. Posłuchaj. Wpłynąłem na suchego przez twór oceanu. To fragment wiersza Adama Mickiewicza, wchodzącego w skład ballad i romansów, sonetów krymskich, liryków lozańskich czy dziadów. Ponieważ chciałbym nie stracić kolejnej odpowiedzi, wybiorę mojego jokera osobistego. Mam pewne podejrzenia, ale tak bym chciał poprosić o pomoc. Najpierw guziczek, a może na później? Nie, nie, nie. Na pewno? Oczywiście, to jest dziedzina Ewy. Przed tobą jeszcze dużo pytań. Oczywiście. Ale ja jestem zdecydowany. Proszę bardzo. Ewo, zapraszamy. No ty z literatury dobrze, prawda? Bardzo dobrze nawet. Powiedziałabym, tylko Adam Mickiewicz dzisiaj nie jest po mojej stronie, bo mam dwie propozycje dla ciebie. To ja włączam zegar, dobrze? Mm-hmm. I proszę bardzo, doliczamy 15 sekund zawięcie jokera i zapraszamy. Wykluczam ballady i romansy i dziady. To ja też. I pomiędzy sonetami a lirykami lozańskimi. No i ja miałem dokładnie te same wątpliwości co do liryków lozańskich. Sam schemat... 4 sekundy. Jaka jest odpowiedź? Liryki lozańskie. Liryki lozańskie. Dobrze, zaznaczyłem tę odpowiedź. A państwo jak myślą, to jest dobra odpowiedź? Czy to jest dobra odpowiedź, czy nie, dowiemy się za chwilę. Witamy państwa ponownie w Jokerze. Gra Michał. Pytanie brzmiało... Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, to fragment wiersza Adama Mickiewicza, wchodzącego w skład. Mieliśmy 4 warianty, ballad i romansów, sonetów krymskich, liryków lozańskich i dziadów. W ostatniej sekundzie, Michale, powiedziałeś za poradą Ewy, że... To liryki lozańskie. To liryki lozańskie. Ewa, ty wyeliminowałeś na początku 2 warianty, które? Ballady i dziady. Obok... naszej łodzi na przestworzu oceanu przepływa piękna syrena z przepięknym głosem Kamila. Kamilo, prosimy. Obiecuję, że jestem tu po to, by pomagać, a nie sprowadzić na was katastrofę. Od razu powiem, że nie będziemy romansować i śpiewać ballad. Spotkanie z dziadami także odłożymy na inny raz, a cytowany fragment pochodzi ze stepów akermańskich, a te wchodzą w skład sonetów krymskich. Bardzo mi przykro. Niestety nie udało się. Dziękujemy, Ewo. Dziękujemy ci. Walka trwa, tak? Żeglarz nie poddaje się nigdy. Walczy wbrew sztormom, tak? I przeciwnościom losu. I tak teraz gramy. Przed tobą 5. pytanie. Który z tych pododdziałów Wojska Polskiego liczy najwięcej żołnierzy? Pluton, drużyna, kompania czy batalion? Najwięcej żołnierzy. Pluton to coś olbrzymiego. Drużyna jest czymś pod plutonem, moim zdaniem. Kompania jest też czymś pod plutonem. A batalion to też jest coś licznego w moim odczuciu. Zastanawiam się między plutonem a batalionem. 5 sekund. Myślę pluton. To jest moja odpowiedź. Albo batalion? Mogę zmienić? Niestety nie, ponieważ powiedziałeś, to jest moja odpowiedź. Dobrze. Pluton, powiedziałeś, że to jest coś wielkiego. Pluton składa się z maksymalnie 45 żołnierzy. Między 300 a 700 żołnierzy liczy
Batalion. Nie szkodzi, ale zobacz, dobra wiadomość jest taka, że niczego nie straciłeś. Miałeś zero, jest zero, tak? To jest najbardziej komfortowa pozycja. Ze swojej kieszeni nic nie dokładasz do tego naszego biznesu tutaj w Jokerze, tak? To jest tak, żeglowanie bez strat. Jest dobrze, można powiedzieć, tak? Rewelacyjnie. Rewelacyjnie, bo przed tobą masz jeszcze 5 pytań, a więc szansa na 20 tysięcy złotych. Żeglujemy? Oczywiście. Proszę bardzo, przed nami kolejny port, czyli pytanie numer 6. Ponieważ pytania będą trudniejsze, będziesz miał na odpowiedź pełną minutę. Oto pytanie. Jak nazywa się największy gryzoń świata? Kapibara, kawia, nutria czy gofer? Nie wiem, który z nich jest największy gryzoniem świata. Coś się obiło uszy? Nutria. Gofer. Pozostałych w ogóle nie kojarzę. Pamiętaj, nic nie stracisz. Tak, to jest najbardziej komfortowa z możliwości, która powoduje, że nie stresuję się odpowiedzią nutria. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź nutrię. Może najpierw pokażę ci, jak wygląda ten gryzoń. Zobacz. Oto on. Wiesz, jak się nazywa? Nutria. Zastanawiam się, jak to ugryźć i o pomoc poproszę Kamilę. Z chęcią wgryzę się w te odpowiedzi. Od razu wyjaśnić należy, że gofer, mimo tego, że najlepiej smakuje z dżemorem, tak samo jak kawia, nutria i kapibara, jest gryzoniem. Ale czy największym? Nie. Nutria ma od 40 do 65 cm i waży do 9 kg. I także nie jest największa. W tej klasyfikacji z 65 kg na koncie wygrywa kapibara. Dobra wiadomość jest już tradycyjnie taka, że nic nie tracisz. Tak? Nie ma strat finansowych, jest zero i szansa nawet na 10 tysięcy złotych w Jokerze. Przed tobą aż 4 pytania. Oto kolejne. Lubisz muzykę rozrywkową? Lubię. Tak? Posłuchaj. Skąd pochodzi Shakira? Z Dominikany, z Brazylii, z Puerto Rico czy z Kolumbii? Cała minuta. Puerto Rico i Dominikana wydają mi się bardziej prawdopodobne. Na Dominikanie ciężko się wybić, a Shakirze się udało. San Juan z Puerto Rico, wyspa, to jest miejsce artystów i tak obstawiam, że jest to Puerto Rico. I tak mam zaznaczyć, tak? Tak poproszę. Proszę bardzo, zaznaczam więc Puerto Rico. Tak samo uważa twoja partnerka Ewa. A ja mam dla ciebie tradycyjną wiadomość. Nic nie tracisz. To jest zła odpowiedź. Z Kolumbii. Ojej. Ale Michale, cały czas szansa na 5 tysięcy złotych. Przed tobą tylko 3 pytania i szansa na 5. Na początku, kiedy wygrałeś 500, ucieszyłeś się, prawda? Bardzo. Powiedzieliście, możemy już uciekać. A teraz szansa na 10 razy tyle. Oto 8. pytanie. Masz prawo jazdy? Oczywiście. Na co? Poza tradycyjnym, kategorii B. Tak. Na schody jezdne, na płytach lotniska, agregaty prądotwórcze. Schody jezdne możesz prowadzić? Tak. Na lotnisku? Tak. Genialnie. Posłuchaj pytania. Ile lat trzeba ukończyć, aby móc otrzymać w Polsce prawo jazdy kategorii AM? 14. 16. 18 czy 20? Nie wiem, co to jest kategoria AM, ale obstawiam 16, ponieważ każdy normalny prawo jazdy kategorii B, które ktoś stworzył po to, żeby były dostępne w wieku dojrzałości naszej emocjonalnej, która jest uznana za 18 rok. Odpowiadam 16. Zaznaczam więc 16. A czy to jest dobra odpowiedź? Powiem nam
kobieta z licencją na odpowiadanie. Kamila, prosimy. Jeśli chodzi o uprawnienia do prowadzenia, to zapewniam, że dobrze się prowadzę. Od 19 stycznia 2013 roku kartę motorowerową zastąpiło nowe prawo jazdy kategorii AM. Uprawnia ono do prowadzenia motorowerów i małych quadów, a do jego zdobycia potrzeba także mało, bo 14 lat. Dobra wiadomość jest taka, że nic nie tracisz, tak? To jest najlepsza dobra odpowiedź, którą ciągle słyszę w tym programie. Przed tobą szansa na 2000 zł, bo masz jeszcze dwa pytania w grze. Dziękuję. Pytanie numer 9. Bronisław Komorowski nie był posłem na Sejm, prezydentem Rzeczypospolitej, prezydentem miasta stołecznego Warszawy czy marszałkiem Sejmu. Kim był? No na pewno prezydentem. Nie był... Czy nie był marszałkiem Sejmu? Nie był, moim zdaniem. Może to jest... Ponieważ nie mam jokerów żadnych, uważam, że nie był posłem na Sejm. Aha. A był marszałkiem? Nie. Już nie mogę zmienić odpowiedzi. Możesz, jeszcze 15 tak? sekund. Nie udzieliłeś odpowiedzi. Nie udzieliłem. Nie był. Kim nie był? 4 sekundy. Nie był prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Drogi Michale, i teraz ja cię zaskoczę. Dobra odpowiedź. Co ty na to? Przygotowałem się psychicznie na to, że uzyskam swoją ulubioną odpowiedź. Że nic nie tracisz. Tak, że nic nie tracę. To jest olbrzymi komfort psychiczny, nic nie stracić. Wygrywa się i te emocje rzadko budują w nas coś pozytywnego. A taką stałą emocją bardzo pozytywną jest komfort życia, kiedy nic nie tracimy. To ja cię chciałem bardzo przeprosić, że cię rozczarowałem. Wybacz. O, przyjmuję. Dziękuję. No dobrze. W takim razie postarajmy się dopłynąć do bezpiecznego portu, tak? Tak. Przed tobą ostatnie pytanie. Zobaczmy. Do którego z tych sportów niepotrzebna jest woda? Longboard, wakeboard, kitesurfing czy flyboard? Masz całą minutę. Kitesurfing i wakeboard jest mi znany i potrzebna jest do tego woda. Longboard i flyboard. Long to jest długa deska, która określa rodzaj surfingu moim zdaniem, ale nie jestem tego stuprocentowo pewien. Natomiast flyboard to jest latająca deska. Więc stawiam na flyboard i to jest moja odpowiedź. Zaznaczam więc flyboard. Michale, nie rozczaruję cię. Zostajesz w swojej strefie komfortu. Tracisz 500 zł i kończymy grę niestety z zerem. Prawidłowa odpowiedź to longboard. To jest rodzaj długiej deskorolki, do której nie potrzeba wody. Rozumiem. Jak samopoczucie? Przeżyłem bardzo ekscytujące chwile w swojej strefie komfortu. My także mieliśmy bardzo miły czas z tobą. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Joker to program, w którym aby liczyć na kasę, najpierw trzeba liczyć na wiedzę i odrobinę szczęścia. A ja liczę na to, że będę komuś mógł sprezentować 50 tysięcy złotych. Przed Państwem Anna Olko. Anna to zakochana w mężu oraz dwójce dzieci, 31-letnia oligofrenopedagog. Interesuje się życiem gwiazd i tatuażami. Pracuje jako tajemniczy klient dla różnych sieci marek, badając jakość i poziom obsługi. Za chwilę sprawdzi, jak w roli handlującego wiedzą poradzi sobie Krzysztof Iwisz. Anno, kto to jest tajemniczy klient?
Tajemniczy klient to taka osoba, która sprawdza pracowników sklepów, różnych usług, firm, na zlecenie właśnie wykonuje zakupy w sklepie, czyli łączę przyjemne z pożytecznym i przy okazji właśnie sprawdzam, czy wszystko w sklepie jest tak, jak być powinno. Wystawiam taką ocenę. To jest właśnie tajemniczy klient. Czy taki sklep orientuje się, że jesteś tajemniczym klientem? Nie. Nigdy się nie zorientowali? Muszę wyglądać tak jak zwykły klient, na co dzień robiący zakupy. Nie mogę się niczym zdradzić, nie mogę być ani zbyt dopytująca, ani zbyt neutralna. Czekam cierpliwie na obsługę i później po prostu sobie testuję, sprawdzam. Ale wiesz, to ja nie mam dobrej wiadomości na początek, bo teraz ci będzie dużo trudniej. Tak, może rozpoznają tak cię wszyscy. Oto Ania, tajemniczy klient. Tak, uważajcie. Ale może też być z tego coś dobrego wyniknąć, bo teraz prawda. Będą myśleć, że jestem na wizycie kontrolującej i będą mnie bardzo dobrze obsługiwać. Lepiej obsługiwać, tak. Właśnie. Czyli to są sklepy, co to jest na przykład? Gdzie byłaś tajemniczym klientem? Sklepy, usługi, siłownie, kina, salony samochodowe. Na siłowni byłaś tajemniczym klientem? Tak. I sprawdzałaś co? Czy jest czysto pod prysznicem? Wszystko się sprawdza. Czy ciężar dwukilowy ma 2 kilo? Aż tak dokładnie nie, ale przede wszystkim to, jak pracownicy się zachowują, czy spełniają wszystkie oczekiwania swoich pracodawców wobec klienta. No i cóż, ja akurat na siłowni udało mi się też schudnąć parę kilo, więc same plusy. Przyjemne z pożytecznym, dokładnie. Tak? A czy możesz być u nas tajemniczym klientem? Tajemniczy gracz, Anna. Tajemniczy gracz. Dobrze? Dobrze. Ja ci zadam pytania kontrolne, tak? Okej. Czy wszyscy byli dla ciebie mili? Bardzo, jest mili. Wspaniale. Czy dostałaś herbatę? Dostałam. Czy ktoś ci powiedział, jakie będą pytania? Nie. Dobrze, nie to jestem uspokojony. A po grze powiesz mi, czy ja byłem w porządku, dobrze? Czy byłem dobrze, miły, sympatyczny, dobrze, czyli robimy czy cię wspierałem. Test. Dobrze? Okay. Znasz zasady? Znam. Na wszelki wypadek tobie i wszystkim państwu przypomnę. Droga Anno, przed tobą 10 pytań. Po każdej dobrej odpowiedzi twoja stawka będzie rosła. Będziesz grała 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Do dyspozycji masz ile jokerów? 7 zwykłych. Tak, każdy zwykły joker służy do eliminacji jednego niepoprawnego wariantu odpowiedzi. Masz także jokera osobistego. Kto to jest? Mój tato, Stanisław. Witamy pana, panie Stanisławie. Dzień dobry. Panie Stanisławie, chciałby być pan na miejscu Anny? No, w obecnej chwili nie. Dlaczego nie? Za duży stres dla mnie. A, tam jest wygodniej, tak? Wygodniej. Mniej stresująco. Na pewno. Z jakich dziedzin będzie pan mógł pomóc Annie? No, na pewno geografia, na pewno sport, film, no i wiedza ogólna. A pan w ogóle lubi gry, krzyżówki, teleturnieje? Bardzo. Naprawdę? Bardzo. Ogląda pan Jokera? Tak. Dziękuję panu za to. Pani Anno, wracamy teraz do jokerów. Jeżeli pani udzieli złej odpowiedzi, mając jokery, to? To tracę 3 jokery. Jeżeli już nie będę miała jokerów, to spadam o 3 oczka w dół. Genialnie. Ile pani odcinków obejrzała? Wszystkie. 40? Tak, no, wszystkie, które były już wyemitowane. To ja szczególnie mocno trzymam za panią kciuki. My także dziękuję. Wspieramy panią wszyscy, dziękuję. Żeby się udało. I pani Anno, dla pani do tej pory wszystko okej? Okay? Wszystko okej, okay, mam tylko grasz? Pytanie tak, jedno. Tak, proszę. Znaczy w sensie, bo mówimy na pani czy na ty? Nie, po imieniu sobie tak? mówimy. Tak, dobra. A mogę mówić Anno? Tak, oczywiście. Dobrze. Anno, dla ciebie pierwsze pytanie. Jeśli mówimy o kimś ignorant, to znaczy, że mamy mu za złe. Ignorowanie nas, nieuctwo, wyobcowanie czy zuchwalstwo. 30 sekund. Zastanów się. Ignorant to jest... Jeśli mówimy o kimś ignorant, to znaczy, że mamy mu za złe. Nieuctwo. Pytasz mnie, czy odpowiadasz? Odpowiadam, nieuctwo. Tak jest! Aniu, idzie dobrze, tak? Oby tak dalej. Na razie tajemniczy gracz, co mówi? Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Jest okej, okay, dobrze. Wszystkie jokery zachowane, 500 zł to jest stan twojej gry i kolejne pytanie dla ciebie. Oglądałaś Króla Lwa? Jak byłam małą dziewczynką, oglądałam, bardzo płakałam na Królu Lwie. O. Tak.
Często się wzruszasz? Tak, na bajkach. Pumba, jeden z bohaterów Króla Lwa, animowanego filmu Disneya to hiena, surykatka, kameleon czy guziec? I jeżeli guziec to taki inny dzik, to będzie to guziec. Pumba. Simon i Pumba. Tak, Simon i Pumba. Guziec. Odpowiedź to guziec. Zaznaczam odpowiedź guziec. Tak. Droga Anno, jest z nami właścicielka bajkowego głosu Kamila. Posłuchaj. Aniu, też przyznam się, że popłakałam się na Królu Lwie, gdy zginął ojciec Simby Mufasa, prawda? Dokładnie. Simba jednak wyrósł na mądrego i dobrego lwa i został królem, a pomógł mu w tym właśnie Pumba, czyli nieco nieporadny i nieokrzesany guziec. Tak jak powiedziałaś, Anno, taki inny afrykański dzik. Dokładnie. Słuchaj, ja tak patrzę na ciebie. Powiedz mi, co ty masz na rękach? Dobrze widzę? Dobrze, Krzysztofie. Dobrze widzę. Tak. To jest tatuaż prawdziwy? Tak, cała ręka jest wytatuowana. A odsłonisz nam kawałeczek? Nie, myślę, czy to się da? Się uda, może troszkę. Teraz miliony ludzi przed telewizorami tak? Misterną pracę oglądają. To dzieło sztuki, które masz na rękach. Powiedz, co jest? No tu jest mała Mi. Mała Mi, tak. Która jest wredna, ale da się ją kochać. Tak, oczywiście. I tak jak ja. To tobie. Tak. Smurf Śpioch. O. Bardzo lubię spać. Trzy serduszka, trzy moje serca, czyli mąż i moje dzieci. Ogólnie jest kolorowo i wesoło. Czyli tak wyrażasz jak, siebie. Tak jak ja lubię, tak. Bardzo lubię, jak Cudownie. Jest wesoło i kolorowo. Ja jako tajemniczy prowadzący teleturnieju nie zgadzam się, że jesteś wredna. Jesteś cudowną dziewczyną. Dziękuję bardzo. Gramy dalej? Gramy. Proszę bardzo. Skrzydlaki, zwane przez dzieci noskami, to owoce którego drzewa? Wiesz? Pomyślałam sobie, że mój syn by wiedział, bo on sobie je nakleja. No, ale spróbuję. Spróbuję, a ja przeczytam ci warianty. Dębu, kasztanowca, wierzby czy klonu? Podpowiedź naukowa. Tak, wiem, że tak to wygląda. Na pewno nie jest to klon, na pewno nie wierzba, dąb albo kasztanowiec. Kasztan, dąb. Na kłopoty Joker. Tak, dokładnie. Tata czy Joker zwyczajny? Joker zwyczajny, dlatego że odrzucam klon i wierzbę. Myślę między dębem a kasztanowcem, więc poprosiłabym, żeby tutaj odrzucić jedną. A bardziej stawiasz na co? Wydaje mi się, że te noski moje dzieci przyklejają sobie mniej więcej w tym samym czasie, kiedy są, kiedy kasztany się też pojawiają, bo oni zbierają sobie też te kasztany, więc tak bym kojarzyła, ale no nie mam pewności, nie wiem. Sprawdzamy, między dąb a kasztanowiec, tak? Proszę, aby Joker wyeliminował niepoprawny wariant z tych dwóch. Okej. Teraz pomyślałam, że jednak dąb to jest rzadkie drzewo gdzieś tam na mojej trasie spacerowej. Powiesz, źle odpowiesz, stracisz trzy. W takim razie między klon a dąb. Sprawdźmy, który wariant jest nieprawidłowy. 15 sekund doliczyłem do twojego czasu za wzięcie Jokera. Czy będzie Joker, czy odpowiedź? Będę odpowiadać, bo nie chcę stracić kolejnego Jokera. Bo jeżeli źle, to będzie strata trzech jokerów. Wiem, ale postawię na klon. Wierzba! Nie mogłam już? Odpowiedziałaś klon. Dobrze, klon, okej. Okay. Komputer tak. Zaznaczył klon. Dobrze, okej. Okay. Potem zmieniłaś na wierzbę. Tak. Tak? Tak, wiedziałam, że tak będzie. Czy chcesz się wycofać? Nie. Żartuję, bo i tak nie można. No właśnie. No dobrze. Najpierw sprawdźmy, co by powiedział słynny już w całej Polsce pan Stanisław. Prosimy. No niestety, córuś, ale jest to klon. Niestety, czyli stety. Tato, stety. To stety. Krzysztofie. Nie śmiejcie się. Proszę, Krzysztofie, już powiedz. Powiedzieć? Powiedzieć. Spełnię twoją prośbę częściowo. Powiem za chwilę.
Witamy Państwa ponownie w Jokerze. Gra Anna. Pytanie przed chwilą brzmiało. Skrzydlaki zwane przez dzieci noskami to owoce którego drzewa? I powiedziałaś, że... Już nie wiem, co powiedziałam. Że klon. Że klon. Potem musiałaś zmienić na wierzbę, ale komputer zaznaczył klon. Tak. Tata powiedział, że... Niestety klon. Może miał na myśli to, że niestety, że zmarnowałam dwa jokery. Nie, powiedział niestety, bo mam poczucie humoru. Klon. Dziękuję. Anno, po prostu idziesz jak burza. Każda odpowiedź jest dobra. Jesteś już na poziomie 5000 zł. Wow. Bardzo realna szansa nawet na najwyższą wygraną. Przed tobą jeszcze 7 pytań i aż 5 jokerów w zapasie. I joker osobisty. W postaci słynnego na całą Polskę pana Stanisława. Dziękuję. Gramy dalej. Przed nami 4 pytanie. Oto ono. Kanadyjka to nie tylko obywatelka Kanady. Ten wyraz ma kilka znaczeń, ale z całą pewnością nie oznacza rodzaju, łodzi, kurtki, łóżka czy podłogi. Nie oznacza. Na pewno jest to łódź, na pewno jest to łóżko, kurtka czy podłoga. Kurtka kanadyjka. Podłoga, cóż by mogło oznaczać, że podłoga kanadyjka? Kobieca intuicja? Pierwsza myśl była taka, że jest kurtka kanadyjka, więc stawiam na podłogę. Odpowiedź podłoga. Zaznaczam więc podłogę. Mój ekspert, pan Stanisław, prosimy. Podłoga. Kanadyjka to jest obywatelka Kanady. Tak. A Kamila to jest przedstawicielka świata wiedzy. Tak. Kamilo, jak samopoczucie w ogóle dzisiaj? Jak zawsze fantastycznie. Prosimy. Na Kanadyjce da się położyć. Kanadyjkę da się na siebie nałożyć. Do Kanadyjki da się też wsiąść i odpłynąć. Nie da się po Kanadyjce chodzić, bo Kanadyjka nie jest rodzajem podłogi. Jesteś na poziomie 10000 zł. Super. Na co tak zbierasz? Pomysłów jest mnóstwo. Na przykład? No, zapytałam mojej córeczki 2 dni temu. Jeżeli mamusia wygrałaby jakieś większe pieniądze, to co chciałabyś dostać? Co byś chciała, żebyśmy kupiły? I córka powiedziała, że pokarm dla rybek. O, to słodko. Tak. Ale kupisz, jak wygrasz. No, kupię, na pewno. Najlepszy. Najpierw kupię jej rybki, bo ona jeszcze... A nie ma rybek jeszcze. Ale zaczynacie od pokarmu. Bo ona oszczędza na rybki. O, to pięknie. Oszczędza swoje pieniądze na to, żeby kupić akwarium z rybkami, więc wie, że na to oszczędza, no to pomyśla, że nie ma na pokarm, więc no żebym ja kupiła ten pokarm. Oczywiście. Gramy dalej. Oto kolejne, 5 pytanie dla ciebie. Suknia ślubna Angeliny Jolie zasłynęła, ponieważ była udekorowana listami od fanów, żywymi motylami, rysunkami jej dzieci, czy afrykańskimi maskami? Nie miałam pojęcia, ale biorąc pod uwagę to, kim jest Angelina Jolie, jaką jest mamą, jaką pełni rolę, wszystko, co o niej wiem, mówi mi, że to będą rysunki jej dzieci. Ja w sumie chyba też bym tak zrobiła, jeśli brałabym ślub, mając już dzieci. Tak mi mówi serce, że to będzie to. Afrykańskie maski też, dobra, czas się kończy. Rysunkami jej dzieci. Pierwsza myśl. Poszłaś za głosem serca. Tak. Że serce więcej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Bardzo pięknie. A co mówi rozum? Mówi to samo. Najlepiej jak serce i rozum idą w parze. Brawo. Dziękuję. Dziękuję. To my ci dziękujemy. Powiedz mi, Anno, czy ty jesteś prawdziwym graczem, czy jesteś tajemniczym graczem? Jestem tajemniczym. Czy ty przyszłaś jako prawdziwy gracz, czy może mnie sprawdzasz? Nie jestem tutaj na zlecenie. Nie. Zleciła konkurencja i sprawdzasz nas. A poza tym przyznam, że myślę, że jest wszystko perfekcyjnie. A kolor studia chciałabyś mieć żółty czy niebieski? Teraz jest bardzo ładny pod moją bluzkę, więc wszystko się zgadza. A nie chciałabyś zmiany? Myślę, że zmiana musi chyba nadejść, tak, na niebieski. To jest ten moment. To jest ten moment, kiedy pytania będą trudniejsze. Zgadzam 6 się. Pytanie dla ciebie w kolorze niebieskim. Proszę.
Tym razem aż minuta na zastanowienie się. Które góry pokonał Hannibal na słoniach podczas II wojny punickiej? Alpy, Himalaje, Atlas czy Karpaty? Nie mam pojęcia. Próbuję coś wymyśleć, ale chyba to nie będzie miało większego sensu. Czyli chyba będzie Joker, tak? Będzie Joker. Ale uważaj, proszę. Musisz nacisnąć, jeżeli chcesz. Tak, tak, wiem. Jeszcze mam moment. Tak. Wolisz sama, za głosem serca? Staram się dotrzeć do intuicji. A to masz czas, no. Co ci mówi? Joker. Intuicja powiedziała ci Joker, tak? Intuicja powiedziała, bierz Jokera. A mnie intuicja mówi, że zawołasz słynnego na całą Polskę pana Stanisława. Krzysztofie, brawo. Dziękuję. Zapraszamy. No, dziękuję bardzo. Panie Stanisławie, jak tam? Stres jest tam na miejscu gracza osobistego, czy nie? Nie za bardzo, nie za bardzo, nie. Panie Krzysztofie. Na luzie. Tam jest luzik, tutaj już nie. Teraz się pan jako spocił, widzę. No troszkę, bo nie jestem za dobry z historii. Ale lubi pan krzyżówki, tak, lubi pan wiedzę. A ja, żeby było panu łatwiej, dodaję 15 sekund za wzięcie Jokera osobistego. Naradźcie się państwo. No co? Cokolwiek ci mówi... Nie. Hannibal walczył w Europie, więc wchodzą w rachubę tylko Alpy, moim zdaniem. Chociaż Karpaty też są w Europie, ale tam chodziło chyba o Alpy. Mi tak... Na słoniach. Jeżeli cokolwiek bym... Tak? Tak. No ale czekaj, ale słonie w Europie? Tak, ale on walczył z słoniami. Na pewno? No, na 99%. No na 99 to dużo. Postawiłbym na Alpy. Ale te słonie myślisz, że są realne, tak? Tak, tak. 5 sekund? Poprosimy Alpy. Zaznaczę odpowiedź Alpy. Tak. Panie Stanisławie, z przyjemnością ścisnę panu dłoń. Bardzo dobrze, Alpy! Czułem, że pan Stanisław, sławny na całą Polskę, nas nie zawiedzie. Ale biedny, zestresowany jest bardzo, czułem. Ale to pani drży. Próbowała go wyprowadzić w pole. To ty, Aniu, tak? Że tak, Alpy to jak głupie. To Europa, a pan Stanisław powiedział Alpy, Alpy do końca. I to była pierwsza misja. Jeszcze raz wielkie brawa. Aniu, mam dla ciebie same dobre wiadomości. Po pierwsze, jesteś na jakim poziomie? 50? Tak, 50 tysięcy złotych. Po drugie, ile masz jokerów? 5. Masz 5 jokerów w zapasie. Naprawdę. A po trzecie, Aniu, tak? Będziesz mogła troszkę się zrelaksować i trochę odpocząć, bo kontynuacja twojej gry będzie w kolejnym odcinku. Zapraszam państwa bardzo gorąco na następnego jokera. Do zobaczenia. Gratuluję, pięknie się idzie. Spodziewałeś się tego sukcesu? Nie. Teraz również bronić mięśni.